Witam Państwa serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Monitor Czarneckiego. Pozdrawiam z Brukseli. Właśnie polskie linie lotnicze LOT odwołały wszystkie rejsy do stolicy Królestwa Belgii, a więc dostać się tutaj można tylko liniami belgijskimi albo też, jak ja to czynię, przez Amsterdam lub czasem przez Paryż. Jak widać, terroryści islamscy w sposób trwały jednak ograniczyli funkcjonowanie tej nie tylko belgijskiej, ale też unijnej stolicy. A w tym tygodniu w Brukseli spędzam tylko jeden dzień. Jeden dzień przeznaczyłem na krakowskie uroczystości 6. rocznicy pogrzebu pary prezydenckiej, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. To odbywało się oczywiście w Krakowie, na Wawelu. Reszta tygodnia to mój wyjazd do kolejnego państwa Azji Centralnej, Azji Środkowej, czyli po prostu Azji Postsowieckiej. Będę po raz drugi w ciągu 14 miesięcy w Mongolii. W ramach delegacji Parlamentu Europejskiego będę tam reprezentował moją grupę polityczną, frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów. Natomiast właśnie w tym momencie zakończyłem obiad z delegacją Parlamentu Kirgistanu, jednego z najbiedniejszych krajów spośród 6 państw Azji postsowieckiej, znacznie biedniejszego niż Kazachstan, także niż Mongolia, Tadżykistan, Uzbekistan czy Turkmenistan. A kraju, w którym odbywały się jesienią zeszłego roku wybory parlamentarne, byłem po raz pierwszy zresztą przewodniczącym delegacji Europarlamentu na te wybory. Co ciekawe, skład delegacji kirgijskiego parlamentu do kontaktu z Unią Europejską jest całkowicie nowy, a skład kirgijskiego parlamentu zmienił się w 75%, aż 3/4 posłów, nowych posłów Kirgistanu to są ludzie całkowicie nowi. Zwracam na to uwagę, bo na przykład w Parlamencie Europejskim, z którego do Państwa mówię, jest mniej więcej pół na pół. Co 5 lat następuje rotacja, połowa to są posłowie starzy, a połowa to są posłowie nowi. W Kirgistanie 3/4, a nie połowa. Moi partnerzy z Kirgistanu poinformowali mnie, że marszałek ichniego jednoizbowego Sejmu rezygnuje ze stanowiska, ponieważ jego brat został premierem tego kraju, a jak wiadomo, nie można, czy też władze Kirgistanu uznały, że dwóch braci nie może być jednocześnie szefem Sejmu, szefem parlamentu i premierem. No oczywiście to jest rzecz uznaniowa. W kraju znacznie bardziej demokratycznym jak Gruzja mamy sytuację, gdzie Dawit Usupaszwili jest szefem parlamentu, a jego żona jest ministrem obrony narodowej. Jakoś to nikomu nie przeszkadza. Jak widać, w tym tygodniu nacisk na Azję Postsowiecką. Tam odbywa się niesłychanie ciekawy mecz geopolityczny między Europą, Rosją, Turcją i Iranem o wpływy. O to, który z tych czterech ośrodków będzie dominować w tej strefie Azji w sposób naturalny. Mówię to z przyjemnością, spadają wpływy rosyjskie, także poprzez fakt, że na przykład ludzie chociażby z Kirgistanu w młodszym pokoleniu już nie uczą się języka tego kraju, nie uczą się rosyjskiego. Natomiast rosną wpływy Turcji i Iranu, gdy chodzi zwłaszcza o takie kraje jak Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Czeka nas sesja Europarlamentu w Brukseli.